Panie doktorze, jak pan ocenia inicjatywę Miedzi Legnica, jeżeli chodzi o szkołę mistrzostwa sportowego, która notabene powstaje przy tym klubie? Jako trener prowadzący reprezentację narodową mogę się tylko z tego tytułu cieszyć i gratulacje tutaj dla pana prezesa Dadeły oraz dla włodarzy klubu, że chcą, żeby taka inicjatywa, która jest naturalna, bo w całej cywilizowanej Europie przy dobrym klubie, dobrze funkcjonującym, tak jak do jakich zalicza Miedź Legnica, i akademia stanowi jak gdyby takie naturalne uzupełnienie. Jest korona, jest diament i przy każdym dobrym klubie powinna być taka akademia. Bardzo fajnie, że coś takiego powstaje. Dalej sobie puszczaj piłkę za linię już, jak wychodzi. Żeby ją od razu mieć do biegu. Tak. Jak pan jako specjalista od młodzieży ocenia to, co pan dzisiaj tutaj zobaczył? Testy, młodzież, która przyjechała? Ciężko powiedzieć, żebym był specjalistą od młodzieży. Raczej się zajmowałem przez cały czas seniorami. Gdzieś jakoś, oczywiście chciał, nie chciał, gdzieś z tą młodzieżą również miałem do czynienia. Natomiast specjalistą chyba raczej nie można mnie do tej grony zaliczyć. Natomiast to, które są testy, czyli testy widzę motoryczne oraz tak zwane te testy selekcyjne, które mają za chwilę, będą jeszcze, jak się domyślam, gry kontrolne, stanowią taki podstawowy element tak zwanej pierwszej selekcji zawodników do klasy, do tej akademii. Oczywiście ta selekcja potem musi być dynamiczna, bo ci, którzy tutaj zostaną wybrani, to nie może być tak, że oni już tak będą holowani, że tak powiem, za włosy i za szyję do samego końca, tylko to jest taki pierwsza grupa, która potem musi wiedzieć, że czuć na sobie cały czas oddech pewnej rywalizacji, bo w piłce niestety ta rywalizacja jest potrzebna. Pana podopiecznym jest zawodnik Miedzi Legnica, 18-letni Adrian Cierpka. Wyróżniająca się postać, można powiedzieć, w pana reprezentacji. Myśli pan, że z tych tutaj młodych ludzi, którzy dzisiaj przyszli na testy, właśnie zobaczymy większą ilość takich zawodników? Jeżeli chodzi o Adriana, to trudno powiedzieć, bo dopiero miałem go na jednym zgrupowaniu, bo on jest z reprezentacji U19. Teraz dopiero przychodzi do mojej reprezentacji U20, która będzie obejmowała właśnie rocznik Adriana. Zawodnik, który ma naprawdę bardzo wiele takich pozytywnych cech, z których ci młodzi zawodnicy, którzy tutaj do tej akademii trafią, na pewno mogliby z niego czerpać, bo Adrian jest według mnie takim modelowym przykładem nowoczesnego, młodego polskiego piłkarza, czyli chłopaka, który wie, że jego przyszłość zależy od futbolu, że musi do tego podchodzić profesjonalnie, że nie może traktować piłki nożne jako coś, co jest dodatkiem do jego spędzania wolnego czasu, że musi się temu oddać. Jeżeli da do tego całą swoją energię i będzie sam taki samozdyscyplinowany, to los przy odrobinie wytężonej pracy może mu się odwdzięczyć. Nie obiegamy, teczki macie. W SMS-ie Miedź Legnica kładziemy bardzo duży nacisk na zajęcia z wychowania fizycznego. Te 16 godzin zajęć wychowania fizycznego plus treningi. Myśli pan, że to zda egzamin? Jestem zwolennikiem tezy o dużych objętościach treningowych, jeżeli chodzi o samą liczbę zajęć z wychowania fizycznego. Oczywiście trzeba kontrolować obciążenia, czy ci chłopcy nie są przemęczeni, ale proszę przypomnieć sobie, akurat panowie jesteście jeszcze młodymi ludźmi, ale jak trenowano jeszcze, jak był Janusz Kudyba grał, czy jak grał Remek Jezierski, czyli w latach 70-80, oni, licząc zajęcia, które mieli w klubie, a licząc to, ile oni grali w piłkę, ile razy oni się ruszali poza zajęciami, to oni mieli obciążenia treningowe dużo, dużo większe niż ta młodzież. Także teraz oni tej aktywności takiej pozaklubowej mają zdecydowanie mniej. To zostało przelane na barki klubu, na barki szkół i trzeba to w pewien kontrolowany sposób zorganizować. No nie ma innej drogi. W tej chwili, jeżeli chcesz się dostać na samą górę, to musisz pracować więcej niż inni, a inni naprawdę pracują w tej chwili bardzo dużo. Także taki zwiększony program wychowania fizycznego połączony ze szkoleniem piłkarskim, jak najbardziej tak, pod warunkiem, że kontrolujemy obciążenia treningowe.